Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax. Moi drodzy, powrócił nekromanta. Ma ze sobą przedmioty, ma ze sobą swoje itemki. Mam już je wszystkie, jest ich 31 dokładnie. Są to kosy, filakteria, zbroje, hełmy, naramienniki, pasy, biżuteria itd., itd. Nie będę w tym filmie niestety Wam tego przedstawiał, ponieważ nie mam warunków. Zaczął się remont, zanim to wszystko wydropiłem. No to już panowie przyszli ciężko pracować i zagłuszają mnie doszczętnie. Próbowałem coś tutaj nagrać, ale niestety się nie udało. Zrobię to później. To taki mały update jest. Film powinien wylądować z tymi wszystkimi przedmiotami dzisiaj około 16, myślę. A później od godziny 17-18 stream, gdzie będziemy to wszystko dokładnie testować, każdą jedną rzecz. A oprócz tego na streamie również otworzymy sobie kilkanaście paczek z setami Nekromant. Poidentyfikujemy sobie jego różne inne sety, może jakieś Primale nam się trafią, może jakieś starożytne nam się trafią. No słyszycie, remont w pełnej krasie, dosłownie, tak więc moi drodzy. Nekromanta wrócił, ma kampanię, tak, ma kampanię, nie jeszcze bez filmików, ale kampania jest dostępna. Ma dostępne transmogryfikacje, które są boskie, od razu Wam powiem. Można się bawić naprawdę fajnie. Niestety jeszcze inne postacie nie mają transmogryfikacji nekromanty. A i niektóre rzeczy są, jak widzicie, też nieoteksturowane. Ta tarcza powinna być kościana, ona jest taka czarna. Nie, nie jest pomalowana, uprzedzam pytanie. No i na razie to by było na tyle. Moi drodzy, tak jak mówiłem, zapraszam Was na godzinę mniej więcej 15-16. Wydaje mi się, że powinno mi się udać nagrać dla Was film z podsumowaniem tych wszystkich legend i tymi wszystkimi pasywkami oraz do czego by mogły służyć, w jakich kombinacjach, a później będziemy na streamie testować te wszystkie przedmioty i te wszystkie nowe rzeczy, co tylko sobie zapragniecie. Poracie, nie Dzięki mamy Wam miejsca. wielkie, widzimy się w Ponadto następnym nigdy nie filmie. wysyłaliśmy na Pa, wyzwanie. pa!